Szanowni Państwo, poproszono mnie o to, żeby pomówić o zjawisku, jakim jest populizm. Jak wszyscy Państwo wiedzą, nasza era jest świadkiem inflacji, takiego słowa, z tego słowa populizm. Każdego się nazywa populistą obecnie, od lewej do prawej. Nawet Emmanuel Macron, Bogu ducha winny w czasie wyborów ubiegłorocznych, został oskarżony nawet o to, że był populistą. Rzekomo był bowiem populistą ekstremalnego centrum sceny politycznej. Nie wiadomo, co to znaczy, ale tak mówiono. Plus, nie można tak naprawdę otworzyć ani jednej gazety, włączyć telewizora czy wejść online bez przeczytania czy usłyszenia zdania, że nasze czasy charakteryzuje wzrost populizmu, fala populizmu. Czy, jak powiedział to Nigel Farage, tsunami populizmu. Najwyraźniej dla niego fala była zbyt mała. Tsunami populizmu, które teraz zmiecie establishment z powierzchni ziemi wszędzie. Moim zdaniem jest to dość mylące. Przedstawię Państwu argumenty, dlaczego prezentuję taką opinię. Zanim jednak do tego przejdę, pozwolą Państwo, że na początek przedstawię moje rozumienie konceptualne populizmu. Potem pokrótce przejdę do drugiej części mojego wystąpienia. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, co robią populiści, kiedy dochodzą do władzy. Postaram się unaocznić Państwu, że do chwili obecnej możemy mówić o takiej sztuce populistycznej sztuce rządów. Może to zabrzmieć perwersyjnie, ale tam są pewne elementy charakterystyczne dla tego stylu w sztuce. Niestety niektóre z nich będą aż nader znajome Państwu w Polsce. W mojej trzeciej części postaram się odpowiedzieć na to stare pytanie. Co my z tym możemy zrobić, stojąc twarzą w twarz z populizmem? Po pierwsze, czym jest populizm? Z czym mamy do czynienia? Mądrość naszych czasów mówi, że populizm to ludzie, którzy się zezłościli, którzy są wkurzeni na elity, na establishment. Oczywiście, tak jest. Ale kiedy się nad tym zastanowimy, okazuje się, że ten pogląd jest dość dziwny. Do niedawna bowiem jakiekolwiek stare podręczniki o demokracji, o obywatelach mówiłyby nam, że tak naprawdę jest to znak zaangażowania obywatelskiego, kiedy obywatele zaczynają krytykować władzę. To może być kwestia polityczna, gospodarcza, czy na przykład krytykowanie tego na uniwersytetach i w kulturze. I nagle na początku XXI wieku słyszymy, że ktokolwiek krytykuje elity, jest jakimś niebezpiecznym populistą. To nie może być tak proste. Owszem, to prawda, że gdy populiści są w opozycji, krytykują rządy, ale koniec końców w taki czy inny sposób mówią, że tylko oni są przedstawicielami tego prawdziwego ludu, tej cichej większości, jak to mówią populiści. Można powiedzieć, że to nie jest takie złe, że to nie jest dokładnie to samo, co rasizm czy jakaś fanatyczna nienawiść w stosunku do Unii Europejskiej. Ale zawsze łączy się to z dwoma konsekwencjami, które są bardzo negatywne dla demokracji. Po pierwsze, populiści często podkreślają, że wszyscy konkurenci do władzy nie mają uprawomocnienia, że brak im uzasadnienia, jeżeli tak można powiedzieć. I to jest zawsze kwestia niezgody co do wartości, co do polityk. To normalne. W idealnym świecie, w idealnej demokracji może to być produktywne. Nie. Populiści od razu uczynią to kwestią osobistą, moralną. Problem od razu polega na tym, że ci inni są skorumpowani, że to są po prostu kolesie, którzy się wspierają. I to dla takiego populisty oznacza
koniec dyskursu. Po drugie, co może się wydać mniej oczywiste, wszystkie te części społeczeństwa, wszyscy ci obywatele, którzy nie podzielają tej symbolicznej konstrukcji populistów, kim jest ten lud, tej koncepcji politycznej i logicznej, wszyscy ci obywatele od razu nie są takimi pewnymi członkami społeczeństwa. Ich członkostwo w społeczeństwie zostaje zakwestionowane. Pewnie pamiętają Państwo noc, kiedy zadecydowano o Brexicie. Pod koniec tego wieczoru Nigel Farage w telewizji mówił, że to jest zwycięstwo prawdziwych ludzi, prawdziwego ludu. To była implikacja, że te pozostałe 48%, które chciało pozostać w Unii Europejskiej, to w ten czy inny sposób nie są prawdziwymi brytyjskimi obywatelami, czy w przypadku Farage'a nie są Anglikami. Donald Trump w maju 2016 roku w czasie kampanii w jednym ze swoich przemówień, które tak naprawdę nie zostało zauważone przez społeczność międzynarodową, powiedział oficjalnie, że najważniejsze jest zjednoczenie ludzi, bo wszyscy inni nic nie znaczą. Mam nadzieję, że widzą Państwo, dokąd zmierzam. Populista decyduje, kto jest częścią tego prawdziwego ludu, a kto nie. I jeśli mają Państwo polski czy amerykański paszport, to jest nieważne. To populista decyduje, czy są Państwo prawdziwym członkiem ludu, czy nie. Nieraz zamaskowuje się to tym, że taki populista jednocześnie będzie mówił o jedności, o zjednoczeniu ludu. Ale to zawsze jest zjednoczenie zgodnie z warunkami, które dyktuje populista. A jeżeli Państwo to odrzucają, to jesteście poza nawiasem. Pokrótce, dla populisty ważny jest nie jakiś niezrozumiały antyelityzm. Wszyscy możemy krytykować władzę i elity. To nie jest serce problemu. Problem polega na tym, że jest to antypluralistyczne. Populiści zawsze wyłączają innych na poziomie polityki partyjnej czy na poziomie samych ludzi. Pozwolę Państwu, że szybko przejdę do drugiej części mojego wystąpienia. Co robią populiści, kiedy dochodzą do władzy? Myślę, że tutaj sytuacja się trochę zmieniła. Mam jednak wciąż bardzo rozpowszechniony pogląd wśród liberałów, że praktycznie z definicji populista nie sprawdzi się u władzy. Często mówi się, że to są często ruchy wyrastające z protestów i z definicji, jeżeli jest się u władzy, to nie można protestować przeciwko samemu sobie. Jest się ruchem przeciw elitom, no ale jak się dochodzi do władzy, to już nie można dalej krytykować elity, bo się samemu jest tą elitą. Nie można zaprzeczać samemu sobie. Liberałowie też często mówią, że te wszystkie zamysły polityczne są tak proste, że po prostu drugiego dnia nowych rządów wszystko okaże się być zbyt proste dla praktyki. Nie będzie porozumień handlowych, nie będzie dróg, nic się nie będzie działo, bo to wszystko będzie prostackie wręcz, więc albo populiści zmienią kurs polityczny, albo wszyscy zobaczą, że tak naprawdę to były puste słowa. Wszystkie te opinie mają jeden wspólny mianownik. Zakładają bowiem, że problem w jakiś czy inny sposób sam się rozwiąże. Myślę, że do chwili obecnej widzieliśmy już tak wiele przykładów populistów u władzy, nie tylko w Polsce, ale też na Węgrzech, w Turcji, w Indiach, w Wenezueli, w pewnym stopniu także w USA. Myślę, że możemy z pewnością powiedzieć, że populiści są w stanie rządzić. Co więcej, mogą rządzić jako populiści, czyli innymi słowy, jako podmioty, które nie uznają legitymizacji opozycji. Odpierają każdą krytykę ze strony mediów czy sądów, twierdząc, że zostaliśmy wybrani
my mamy mandat, który dał nam lud. Owszem, to może być oczywiste. Trochę mniej oczywiste, zwłaszcza dla Państwa, może być to, że są jeszcze inne elementy tej populistycznej sztuki rządów. Po pierwsze, w wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z następującą rzeczą. Podejmuje się od razu próbę przejęcia całego aparatu państwowego, więc teoretycznie mamy neutralnych pracowników czy służb cywilnych, a tak naprawdę okazują się to być ludzie nominowani z klucza partyjnego. Można by się tego spodziewać po wszystkich, ale nie po populistach, tak myślimy. Owszem, ale populiści mają ku temu argument, który nie jest dostępny innym partiom. Proszę pamiętać, oni zawsze będą mówili, że tylko oni reprezentują lud. Potem zaczną podnosić argument, że państwo jest dla ludu, więc jeśli my przejęliśmy państwo, to tak naprawdę państwo przejął lud. I tego nie należy się wstydzić. Z tym powiązana jest tendencja do tego, żeby angażować się w taki masowy klientelizm, który w niektórych przypadkach przekształca się w korupcję. To taki eufemistyczny sposób powiedzenia, że mamy pewne przysługi biurokratyczne, pewne przysługi administracyjne, które są rozdzielane wśród tych, którzy są naszymi poplecznikami. Mogą Państwo powiedzieć, że wszystkie partie tak robią. Tak naprawdę w demokracji nie jest to czymś niewłaściwym. Partia, która zostaje wybrana, ziszcza swoje obietnice, wynagradza tych, którzy ją poparli. Owszem, ale to, co wyróżnia populistów, to uzasadnienie takiej sytuacji. Pamiętajcie, że nie wszyscy ludzie to prawdziwi ludzie. Populiści twierdzą, że tylko ci prawdziwi ludzie powinni uzyskać korzyści. Pozostali są wykluczeni. A tego nie powinniśmy się wstydzić. Tak ma być. Nie jestem w stanie tego Państwu udowodnić empirycznie. Jestem jednak przekonany, że ten element populistycznej sztuki rządów mógłby wyjaśniać coś, co w przeciwnym razie dla mnie jest trudne do zrozumienia. Mam tu na myśli fakt, że owszem, populiści często zaczynają mówiąc, że oni są tą wielką krucjatą przeciwko korupcji, że oczyścimy naród. Potem dochodzą do władzy i potem okazuje się, że są 10 razy bardziej skorumpowani niż stara elita. Jeden przykład. Kraj nie za daleko stąd. Austriacki land, Karyntia, przepraszam, wciąż boryka się z dziedzictwem Jorga Haidera, który tak walczył z korupcją, a potem okazało się, że nie był w stanie jej skontrolować we własnym landzie. Jak to zagrywa w świecie politycznym? No to jest strzał w kolano. Na początku walczymy z korupcją, potem okazuje się, że nie byliśmy w stanie jej skontrolować jak u siebie w domu. Często dzieje się jednak inaczej. Jak możemy to wyjaśnić? Jeden argument to to, o czym mówiłem wcześniej. Z perspektywy osoby, która wspiera populistów, to może nie być jakimś klientelizmem czy korupcją. To oni robią to, co należy dla nas, dla prawdziwego ludu. No, jeśli ktoś się tutaj zostanie wykluczony, okej, my byliśmy wykluczeni przez wiele lat. To naturalna kolej rzeczy. Nie mówię, że empirycznie można to łatwo udowodnić. Można powiedzieć, że możemy tutaj mieć alternatywne wyjaśnienie, które nie jest takie proste. Nie przypadkiem jest bowiem to, że wszystkie reżimy populistyczne automatycznie obdzierają media z ich prerogatywów. Więc działa się zgodnie z takim założeniem, że skoro wszyscy to wiedzą, to po co media mają o tym pisać? Ale przecież tak nie jest. Potem okazuje się, że 90% mediów jest kontrolowane przez oligarchów, którzy są blisko rządu, więc nie można zakładać, że wszyscy coś wiedzą. To jednak chciałbym Państwu oflagować. Potem będę mówił o tym, jak odeprzeć populizm. To jednak teraz chciałbym podkreślić, że jest jeszcze wiele osób wśród nas,
którzy może nie budują takiej bajki myślenia życzeniowego, ale budujemy wokół siebie bajkę o cesarzu, o nagim cesarzu. Wierzymy, że wystarczy jedno dziecko, które powie, że cesarz jest nagi. I to ukaże to całe szaleństwo wszystkim. Ale bajka Andersena zakłada, że wszyscy usłyszą to dziecko. W świecie, w którym nie wszyscy usłyszą to dziecko, taka logika bajkowa nie zagra. Ostatni element tej populistycznej sztuki rządzenia, który chciałbym podkreślić, co nie będzie dla Państwa niespodzianką, sprowadza się do założenia, że jakikolwiek protest przeciwko rządom populistycznym, który wychodzi ze społeczeństwa obywatelskiego, to niezwykle ważne staje się dla rządu, aby obalić legitymizację takiego ruchu moralnie, symbolicznie czy jakkolwiek inaczej. Nawet jeśli taki protest nie stanowi żadnego zagrożenia dla ich władzy. Dlaczego? Myślę, że znowu sprowadza się to do tego twierdzenia o moralnym monopolu, do bycia przedstawicielami realnego, prawdziwego ludu. Jeśli coś takiego się twierdzi, no to nie może być prawdą, że ktoś wyjdzie na ulicę protestować przeciwko nam. Więc co musimy zrobić? Coś, co robił Władimir Putin, pionier tej taktyki, powiedzieć, że to tylko wygląda jak społeczeństwo obywatelskie, a tak naprawdę to organizuje, płaci za to CIA, Soros. Kogokolwiek możecie tutaj wrzucić. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo to, co się działo w Turcji w 2013 roku. Tam rząd turecki powiedział, że to nie jest protest tureckich obywateli. To wszystko zostało zorganizowane przez Lufthansa, niemiecką linię lotniczą. Dlaczego? Ponieważ tak bardzo bała się konkurencji tureckich linii lotniczych na nowo otwartym lotnisku w Stambule. Pokazywano dowody na to, że wszyscy uczestnicy protestu wcześniej odwiedzali ambasady niemieckie itd., itd. Tutaj kreatywność, oryginalność nie mają granic. Chciałabym tylko uwypuklić, że bardzo ważne jest dla tego typu rządów, aby obalić legitymizację takiego protestu. Jednocześnie, i to może być temat, do którego jeszcze później powrócimy w panelu, jednocześnie trzeba uznać, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń, że niekiedy takie rządy są bardzo sprytne. Są w stanie przekuć taki protest na coś, co ich wspiera. Zmieniają ramy odniesienia, tworzą jakąś większą, bardziej rozbudowaną historię. Na przykład o wojnie kultur. Bardzo często to jest taki model biznesowy populistów. Bardzo często wszystko jest redukowane do jakiejś wojny kultur. Więc w niektórych przypadkach oni nawet mówią świetnie, że są protesty. To nam pomaga przypomnieć ludziom, kim jest ten prawdziwy lud. Może Państwo pamiętają to, o czym mówił Stephen Bannon. Oczywiście nie musimy tego akceptować bezkrytycznie, ale mówił on, że opór to nasz przyjaciel. Dlaczego? Myślę, że miał tak naprawdę na myśli coś takiego. Świetnie, że tysiące liberałów, którzy są w stanie walczyć o prawa człowieka na śmierć i życie, którzy pojawiają się na lotniskach walcząc o zniesienie ograniczeń podróży dla muzułmanów w USA, bo to są nasze gotowe kozły ofiarne. Czy spójrzmy na to, co działo się w zeszłym roku. 80 tysięcy osób na ulicach w Budapeszcie. To nie byli tylko rzesze studentów, to były wszystkie pokolenia, nawet dzieci. Ludzie myśleli, że coś się wreszcie zadzieje. A co powiedział rząd? Rząd powiedział, wyciągnęliśmy te sieci, te macki Sorosza na ulicę.
Nie wiedzieliśmy, że ich jest tyle, ale to jest super. Teraz widzimy, jak potężny jest wróg, ile może zrobić, jak dobrze jest zorganizowany i tak dalej, i tak dalej. Proszę mnie tu źle nie zrozumieć. Nie mówię tutaj, żebyście nie protestowali, nie stawiali oporu. Nie. Mówię tylko, że niekiedy zbytnio wierzyliśmy w to, o czym często mówiło się co często nazywało się znaczeniem danych liczbowych w czasie walki o prawa obywateli w USA. To tak naprawdę bitwa o znaczenie. Proszę pamiętać, że nasz wróg jest bardzo, bardzo zmyślny, jeśli chodzi o przekuwanie znaczeń na swoją korzyść. Something positive. Czy to teraz coś pozytywnego? Postaram się. Szczególnie, no więc jak ktoś przyjeżdża z Ameryki, to musi powiedzieć coś pozytywnego. Więc na początku powiedzmy tak, zanim jeszcze przejdę do konkretów, myślę, że naprawdę jest bardzo ważne, w jaki sposób diagnozujemy problem. Proszę powiedzieć, pozwolić mi powiedzieć dwie rzeczy. Czasami przynajmniej mam takie wrażenie, że mimo całej tej rozpaczy, przynajmniej część liberałów odczuwa taką perwersyjną przyjemność, że mają pewność, ponieważ mogą wyciągnąć wszystkie te sztampy psychologii mas i powiedzieć różne przykre rzeczy o ludziach, o masach. Ponieważ można powiedzieć tak, no dać im demokrację, to i co nie robią? Wybierają wariatów, wybierają demagogów i tak dalej. No może nie każdy tak wprost to twierdzi, ale jest to bardzo silny trend, więc teraz możemy się czuć jako liberałowie bardzo dobrze, bo jesteśmy ponad tymi masami. I tak w tej chwili się dzieje, to właśnie słyszymy. Ale problem polega na tym, że automatycznie zakłada się, że wszyscy głosujący na partie polityczne sami są populistyczni, czyli sprzeciwiają się pluralizmowi, a przecież bardzo często nie mamy jak tego stwierdzić. Nie mówię, że tak nie jest, ale żeby od razu wyciągnąć taką konkluzję i wszystkich sprowadzić do jednego mianownika, to naprawdę jest niemożliwe. Nie można mówić, o już są straceni dla demokracji, dlatego że zagłosowali na tę partię. Przecież wiadomo, można ktoś powiedzieć, na przykład Marine Le Pen mówi różne rzeczy o swoich konkurentach, ale ma na przykład jakąś fantastyczną politykę kulturową. Mogą być jacyś Francuzi, rodzinną, więc ktoś może powiedzieć, no dostaję pieniądze na rodzinę, nie chcę tutaj się sprzeciwiać, bo jestem w bardzo dobrej sytuacji. Wszystko mi jedno, czy jest pluralizm, czy nie. Ale to nie jest decyzja, żeby pożegnać się z demokracją. I to nas sprowadza do tego punktu, tutaj nie wszyscy się ze mną zgadzają, ale twierdzę, że sondaże opinii nie mówią, że wiara w demokrację spada. I również nie można twierdzić, że młodzi ludzie odwracają się systematycznie od demokracji. I to jest wielka różnica w porównaniu do poprzednich okresów historii Europy. I kolejny jeszcze błąd popełniamy, ponieważ czasami upodabniamy sytuację chwili obecnej do przeszłości. I przyszłość i teraźniejszość wydaje nam się podobna do tego, co już kiedyś było. Mamy taką bitwę na ideę, tak jak to była zimna wojna. Tu jest jakaś filozofia, tu jest jakaś ideologia, a teraz walczy się z nią za pomocą innej. Jest to bardzo silna pokusa. Szczególnie intelektualiści, teoretycy mówią o tym, dlatego że coś nam to daje. Możemy pewną rzecz znaleźć, żeby na to odpowiedzieć. Oni rzucają jakąś ideę, wtedy my i teraz jest taka walka intelektualna na pomysły, na ideę. I czasami można coś uchwycić, co wygląda na powiedzmy pewną podpowiedź wskazującą, co oni tak naprawdę myślą. Na przykład, o Putin, ale co jest za tym? To chyba Dubin albo jakaś filozoficzna siła, albo Stephen Baron na przykład. Pamiętają Państwo w tej rozmowie telefonicznej, skype'owej z Watykanem,
rzucił Jules Zavala, czyli faszystowskiego myśliciela sprzed wojny, więc mamy natychmiast fantastycznych ludzi z doktoratami, którzy mogą napisać fantastyczny esej o tym myślicielu w pół godziny i za kolejne pół godziny i zostanie to opublikowane w Atlancie czy w jakimś szacownym magazynie. Ale myślę, że to jest bardzo mylące, dlatego że nie chodzi o bitwę filozofii czy bitwę idei. I nie pomagamy sami sobie, kiedy nadajemy inne ramy temu, co się dzieje. Co jest rzeczywistością? I oczywiście mogę tu stwierdzić pewną oczywistość, że tak naprawdę to jest ważne. Tu profesor Pesz o tym mówił, że wszystkie te reżimy chcą być postrzegane jako demokracje. Nikt oficjalnie nie mówi, o, odchodzimy od demokracji, idziemy chińską drogą i tak dalej. Nikt tak nie twierdzi. Są bardzo chętni, żeby postrzegać ich jako demokrację. I być oni również nauczyli się różnych rzeczy z historii, tak samo jak i złoczyńcy, tak samo i dobrzy ludzie wyciągają wnioski z historii, więc oni wyciągnęli swoje wnioski, nauczyli się pewnych lekcji z reżimów autorytarnych XX wieku, pewne rzeczy wiedzą. Na przykład Erdogan mówi w tej chwili, że jest liberalny i jest silny, ale ja myślę, że chyba byłby w lepszej pozycji, gdyby został tak jak Orban. To znaczy powinien pójść krok do tyłu. Jest lepiej, żeby nie produkować tych obrazów, które widzimy w Turcji, żeby nie było 50 tysięcy osób w więzieniu i żeby nie można było powiedzieć, no, że już nie ma demokracji. Bo w demokracji bardzo wiele, w przypadku Węgier bardzo wiele osób uważa, że tam nadal jest demokracja i słychać takie głosy. Więc myślę, że to nas prowadzi do kolejnej, być może banalnej obserwacji, że cały czas mamy partie opozycyjne, oficjalną opozycję w parlamencie, ale ciągle podważa się ich legitymację. Ale są to skuteczni aktorzy polityczni w tym kontekście. I ja przynajmniej uważam, że jest to pewien konkret, o którym można mówić w przeciwieństwie do tych reżimów, o których mówiłam. A i teraz jeszcze kilka idei czy pomysłów chcę Państwu zaproponować do zastanowienia się. Wiele partii opozycyjnych w populizmach robi jeden błąd, a mianowicie nie podkreśla wyraźnie różnicy między polityką w sensie policy i polityką w sensie policy. Więc wiadomo, że partie opozycyjne muszą krytykować rząd i jego politykę, ale opozycja powinna powiedzieć, to co się teraz dzieje, to nie jest po prostu wynik normalnej gry demokratycznej. Tu jest rząd, a opozycja musi oponować, ale chodzi tutaj o to, na czym polega ta gra. Bardzo często opozycja po prostu próbuje robić wszystko naraz i bardzo trudno jest wyczuć, co jest ważniejsze, a co mniej ważne. I ludzie czasami za tym nie nadążają. I myślę, że mogliby ludzie powiedzieć tak, widzę, że to wychodzi za politykę, to chodzi o pewne reguły gry. Gdybym był znowu w opozycji, to nie chciałbym, żeby rząd robił coś takiego mi czy wobec mnie. A zamiast tego bardzo często opozycja zajmuje się wszystkim naraz i dlatego te rządy i te reżimy mówią, o, cokolwiek robimy, opozycja zawsze nas krytykuje. W Stanach Zjednoczonych teraz to widzimy. Na przykład Donald Trump mówi, cokolwiek robię, to w ogóle w żaden sposób nie mogę was zadowolić, to po co w ogóle mam się starać? Więc partie opozycji powinny mówić, no oczywiście, że jesteśmy przeciwni temu czy innemu działaniu w zakresie służby zdrowia, ale dowolny prezydent amerykański by to zrobił, więc nie jest to tylko kwestia Donalda Trumpa. Więc chodzi tutaj o to, że
To jest tak zwana polity, czyli reguły gry. Wszyscy powinni tak naprawdę zainteresować się tą kwestią. I to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz. Niestety wielu partiom opozycyjnym nie udało się niestety zrobić kolejnej rzeczy, czyli jak reagować na to, w jaki sposób populiści prezentują konflikty w społeczeństwie. Zawsze będą się angażować w wojny kulturowe, takie czy inne. Opozycja powinna znaleźć jakiś sposób i powiedzieć, no wiadomo, że u nas w społeczeństwie są konflikty. Nie możemy mówić, że o, mamy taką jedność w społeczeństwie. Wiadomo, że jest polaryzacja. I demokracja ma nam pomóc, żebyśmy żyli wspólnie mimo tych podziałów. Nie możemy udawać, że nie powinny istnieć żadne konflikty. Że ludzie mówią, o, w Stanach Zjednoczonych to społeczeństwo jest tak podzielone, a u nas nie powinno być. Nie. To chodzi o to, jak poradzić sobie z tymi konfliktami. I populiści świetnie rozgrywają te konflikty i sprowadzają je do wojny kulturowej. I mówią, jeżeli jesteście po drugiej stronie, to jesteście, nie jesteście Polakami, nie jesteście Amerykanami, zdradzacie własny naród, własny kraj. I no, w idealnej sytuacji opozycja powinna powiedzieć, tak, no, są konflikty, ale musimy je zdefiniować inaczej, przekazać w innych ramach. I bardzo wiele osób, które nie ma tendencji politycznych, jakoś kupuje ten wizerunek społeczeństwa, który im sprzedają populiści. I to oczywiście pomaga populistom. Jeżeli zaczniemy grać w ich klocki, to ponieważ oni wygrali, wymyślili tę grę, to wiadomo, że w nią wygrają, bo wiedzą, jak w nią grać. I zdumiewa mnie wręcz, jak często, teraz będę mówić tylko o Stanach Zjednoczonych, jeżeli czytamy o polityce międzynarodowej we wspaniałych gazetach amerykańskich, które i teraz wyjaśniają wszystko to, co się dzieje w danym kraju i jakiś rząd odniósł porażkę, dlatego że ludzie są zdenerwowani, źli na elity. I to jest takie bardzo uproszczone rozumienie sytuacji. I mówi się, sugeruje się, że polityka zawsze polega na tym, że są skorumpowane elity i prosty, zezłoszczony lud. Wiadomo, że nie można w ten sposób to upraszczać, ale widzimy takie próby w różnych źródłach, czy to świeckich, czy to kościelnych i tak dalej. Więc odpowiedzialny polityk powinien dzisiaj zastanowić się nad sytuacją znacznie bardziej. Nie muszę mówić, że trzeba to zrobić i samemu się poświęcić, jakąś misję Don Quixotowską tutaj rozpocząć, ale po prostu chodzi o to, żebyśmy stwierdzili, że te konflikty w społeczeństwie są czymś naturalnym. Jeżeli tego nie stwierdzimy, to pomagamy populistom. I myślę, że niektórzy ludzie na lewicy mówią, o, to oni są ci populiści, to teraz my zostajmy populistami. Prawicowy populizm, być może można tylko zwalczyć lewicowym populizmem. No i co za tym się kryje? Jest to takie założenie, że ludzie, którzy mówią pewne złe rzeczy, dają nam coś dodatkowego. Może dają szansę na większy sukces. Dają energię emocjonalną. I to jest ta możliwość otwarcia drzwi do psychologii mas. I mówimy, tak, masy są nieracjonalne, emocjonalne, więc po prostu trzeba tylko nakarmić ich tymi emocjami. Ja jestem bardzo sceptyczny. Nie sądzę, że jedne wybory mogłyby tę teorię podważyć. Ale załóżmy, że zastanowimy się nad jednym przypadkiem, kiedy podjęto taką świadomą próbę. Były to wybory we Francji. Jean-Luc Mélenchon w 2012 roku już startował na prezydenta i miał taką uniwersalistyczną kampanię. Cały czas mówił, że wszyscy teraz, którzy toną w Morzu Śródziemnym, powinni nas obchodzić. Jesteśmy Francją,
ważne są dla nas prawa człowieka. Potem posłuchał swoich doradców. Parę lat później mówił bardziej o ludzie, o narodzie, nagle się pojawiły flagi francuskie. Nie mówię, że oczywiście nie mógł tego robić, że to było zabronione, ale to było coś w rodzaju eksperymentu. No i co się stało? Zgodnie z niektórymi analizami, około 2% tych głosujących na Front Narodowy zaczęło głosować na niego. Przeszło do niego, dlatego że wydawał się on autentyczny, autentycznym socjalistą. Więc takie pojęcie, dobrze, teraz rozwiążmy to na lewicy, kiedy będziemy mieli ludzi, którzy mówią i mamy naprawdę jakąś historię o tym, kto jest naszym wrogiem. Nie migranci, nie uchodźcy, ale no, powiedzmy złe niemieckie firmy, liberałowie, kapitaliści i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że to nie jest takie proste, więc tacy politycy głównego nurtu powinni naprawdę dobrze się zastanowić, jak można wyrwać się z tego uproszczonego myślenia o świecie i zrobić coś zupełnie innego, radykalnie innego. I że, jeśli mogę, ostatnia uwaga, jeżeli chodzi o poziom strukturalny, ponieważ mówimy, nie chodzi o ludzi, nie chodzi o indywidualne dyspozycje, predyspozycje, o to, że ktoś jest nietolerancyjny, czy w uproszczony sposób myśli. Chodzi bardziej o instytucje i o struktury. Myślę, że jedna z tych rzeczy, nad którą powinniśmy się bardziej zastanowić, nie mówić o tym, o, dajcie mi jedną przyczynę populizmu. Jaki mamy tutaj problem? I teraz szybko, technokratycznie to jakoś rozwiążemy. Ale wtedy, gdybyśmy może rozwiązali problem migracji albo problem równości, to byśmy się posunęli naprzód. Oczywiście wiadomo, że to trzeba wszystko rozwiązać, ale bardzo naiwne jest takie myślenie, że jedna polityka czy rozwiązanie jednego problemu da nam nowy kraj, nowe państwo i nową rzeczywistość. Powinniśmy myśleć o zmianie struktur i nie zawsze o polityce czy jej treści, ale również o zmianie infrastruktury naszych demokracji, ponieważ niektóre te struktury ułatwiają populistom dojście do władzy. Wiadomo, że można to odwrócić, ale można też ułatwić im drogę do władzy. O czym mówię? Mówię o tych instytucjach pośredniczących. Co ma pośredniczyć między państwem a ludnością? Czyli partie polityczne i media profesjonalne. Myślę, że należy w tym momencie wspomnieć, na pewno niektórzy Państwo tutaj mają smartfony i wiedzą więcej ode mnie, że w tym tygodniu może się zdarzyć, że dojdzie do władzy taka partia, która jest całkowicie zbudowana na takim założeniu, żeby znieść tych pośredników. Five Stars Movement, ruch pięciu gwiazd we Włoszech. Kiedy słyszymy o Grillo, nie krytykuje tylko kasty, czyli profesjonalnych polityków, ale mówi w ogóle zawodowi dziennikarze to są ludzie, którym nie można ufać. I będziemy teraz mówić tak, wy mi na blogu powiecie, co się dzieje, a ja, i teraz ten właśnie polityk mówi, ja będę waszym głośnikiem. I, no i ludzie powiedzmy szybko się dosyć zorientowali, że on nie będzie takim prostym głośnikiem, czy wzmacniaczem tego głosu ludu, dlatego, że ci pośrednicy mają rolę do odegrania, ale niestety bardzo łatwo ich przedstawić jako tych, którzy zniekształcają obraz sytuacji. Myślę, że w niektórych krajach to będzie bardziej atrakcyjna propozycja, w niektórych krajach nie. Nie wiem, jak to będzie w Polsce, ale myślę, że nie było to decydujące na przykład na Węgrzech, ale w niektórych kontekstach na pewno ta koncepcja okazuje się bardzo wpływowa i oczywiście osoba, która sama nam powiedziała, że kocha Twittera, ponieważ to jest tak, jakby się miało własną gazetę, ale nie traci się finansowo. No, wiemy, kto to powiedział. Donald Trump coś zrobił z tą sugestią.
wręcz iluzją. Można byłoby pomyśleć, że to jest bezpośredni kontakt z obywatelami. Wcześniej to nie było możliwe. No oczywiście w pewnym sensie było. Można było pojechać sobie na konwencję partyjną. No i to było takie doświadczenie zupełnie niesamowite, ale 4 godziny konwencji i już się kończy konwencja. A tutaj na Twitterze mamy to 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. I czytamy tweeta prezydenta i mówimy, o, też tak myślę, albo nie, totalnie się nie zgadzam. Ale tak czy inaczej mamy tutaj pewną zmianę instytucjonalną. I też nie mówię, że populiści wszędzie wygrają, posługując się tym pomysłem, ale ten antypluralizm będzie tak naprawdę tutaj wchodził do gry, ponieważ mogą chcieć wyłączyć z gry tych wszystkich pośredników i skończmy te wszystkie dyskusje wewnątrzpartyjne. Miejmy jednego lidera, silnego lidera. I myślę, że to jest to niebezpieczeństwo, nad którym powinniśmy się zastanowić, zamiast ciągle oskarżać ludzi. Chociaż mówiłem, że to będzie ostatnia uwaga, ale to była. To będzie tak. Jeśli nie, to mogą Państwo we mnie rzucić jakimś eksplodującym napojem. Proszę się nie wahać. Obiecałem, że coś Państwu powiem na koniec na temat tego, dlaczego ten obraz niepowstrzymanej fali jest niewłaściwy. To, co Nigel Farage powiedział o Brexicie, że to był jakiś triumf ludu, było mylące. Proszę pamiętać, że on potrzebował tego establishmentu konserwatystów w Wielkiej Brytanii, którzy powtarzali, okej, on może być trochę śmieszny, ale głosujcie za Brexitem. To może nie był koniecznie Boris Johnson, ale inne postaci ze świata konserwatywnego mówiły, my za niego ręczymy. W USA, i to może się oczywiście być, wydać Państwu wydarzeniem otwartych drzwi, Donald Trump to nie był kandydat tych zezłoszczonych białych robotników. Nie, to był kandydat partii establishmentu. Może to być taka perwersja dla Państwa, ale rok 2016 to były bardzo normalne wybory. Około 90% osób, które identyfikują się jako republikanie, zagłosowało po prostu na swojego kandydata. Innymi słowy, że to był taki niezależny triumf prawicowego populizmu, jest nieprawdziwy. Dochodzimy do wniosku, że do chwili obecnej, przynajmniej w Europie Zachodniej i w Ameryce Północnej, żadnemu populiście prawicowemu nie udało się zwyciężyć bez współpracy konserwatywnych elit. Możemy zastanawiać się, czy to tyczy się też Polski, czy Węgier. Na Węgrzech oczywiście to odegrało ważną rolę, jak mówiliśmy wcześniej, Orban cieszy się wsparciem Europejskiej Partii Ludowej. Mówi, że jestem częścią tego normalnego ruchu konserwatywnego. To nie powinno nam schodzić sprzed oczu, ten obraz takiej niepowstrzymanej fali. Może nas sparaliżować. Stephen Barron mówił przynajmniej dziś, w tym roku, jak był w Europie, że to nie jest jakiś fenomen historyczny. Nie, to zależy od decyzji, które podejmują ludzie, jeśli chodzi o populizm prawicowy w każdym kraju, gdzie mamy establishment konserwatywny, który powie nie, z wami nie współpracujemy, można to powstrzymać. Spójrzmy na wybory austriackie w 2016 roku. Populiści nie wygrali. To taki zawiły sposób, aby powiedzieć, jeśli w ogóle mi wolno, że bardzo ważne jest, aby konserwatyści wiedzieli, że będą musieli odpowiadać za własne czyny. Przypominajcie im, widzimy, co robicie, jaką ścieżkę tworzycie. Przestańcie zabawiać się w tę hipokrytyczną, przepraszam, tę grę hipokrytów, którą na przykład gra EPL w parlamencie, wspierając na przykład Orbana, krytykując Marine Le Pen, a przecież Orban w wielu wymiarach jest gorszy niż Le Pen, a EPL tak zaiste podminowuje tym podwaliny Unii Europejskiej. Może to nie było takie super pozytywne, ale na pewno to było ostatnie moje zdanie w moim wykładzie.